chyba tu. To ta kopalnia. Ciekawe. Ale w tym momencie raczej nic z tym nie zrobimy. Uwaga! Jelpa! Wygląda na to, że oficjalne wejście jest zablokowane. Ale musi być inna droga. Tędy. Na szczęście to nie ślepy zaułek. Sprawdźmy, co jest dalej. O, znowu te spory? Jelpa! Skąd one wyłażą? Zdecydowanie pachnie tu jak w pobliżu kopalni. Do tego chyba słyszę wodę. Zwolnij, Atreusie. Uważaj. Bądź gotów. No, chyba już wiem, skąd wychodziły te pełzacze. Sam nie dasz im rady! Trzymaj się blisko! Jest ich coraz więcej! To Bergstra! Co chwila posyła w świat kolejne pełzacze! Bo wie, że zaraz zginie! Za tobą! Nie żyje! Teraz trzeba zająć się resztą. To już wszystkie. Zostaje po nich taki skrót, że ciężko wytrzymać. To my zakłóciliśmy ich spokój. Chodźmy dalej. Przepraszam. Wiem, że nie chcesz tego słuchać, ale te myśli nie dają mi spokoju. Całymi dniami walczymy. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy robić tego u boku Tyra. Nie znamy go. Widzieliśmy ołtarze. Jest urodzonym przywódcą. Jako jedyny postawił się Odynowi. Skoro raz się odważył, to zrobi to znowu. Obrazki z przeszłości nie przekazują pełnej historii. Tam są drzwi. Kiedy wysiądziemy, musimy tam zajrzeć. Czuję, że Tyr jest blisko. Cały czas czuję, że z jakiegoś powodu jesteś na mnie zły. Odkąd jesteśmy w Svartalfheimie, krytykujesz każdy mój ruch. Jeśli uważasz, że nie umiem prowadzić, to powiedz. To nie twoje kompetencje kwestionuję. Dobrze, to co w takim razie? Przemyśl swoje zamiary. To miejsce jest ogromne. Budowa musiała trwać wieki.
Kolejne drzwi. Tam też trzeba będzie zajrzeć. Instrukcje Durlina nie były jednoznaczne. Nie, musimy szukać. Wspominałeś wcześniej o moich zamiarach. Mam zamiar pomóc Bogu Wojny powstrzymać Odyna. A żeby to zrobić, muszę go najpierw uwolnić. Uważajcie, przyjaciele. Sindri? Tylko ostrożnie przy wysiadaniu. Małymi kroczkami. Wszędzie pełno zardzewiałych gwoździ. Widziałeś jakieś ślady Tyra? Myślisz, że zapuszczałem się w ten labirynt ścieków? Nie. Z pewnością sami go znajdziemy. Czy ja wiem? Ta woda wygląda na czystą. Słowo klucz. Wygląda. Mów, czego chcesz. Ogień dezynfekuje, więc te ostrza są bardzo higieniczne. Co mogę dla ciebie zrobić? Ej, a co z pancerzem, który wykuliśmy ci wcześniej? Zużył się. Cóż, to może ten nowy dłużej ci posłuży, co? Wątpię. Ha! To chyba najlepsze z moich dzisiejszych dzieł. Dezynfekuję narzędzia. Kupuję. Będą się pięknie prezentować w skrzyni. Ale tu pięknie. Zdjadło! Patrz, za tą szczeliną są drzwi. Tyr może tam być. Ten, kto to napisał, miał oko do szczegółów. Woda nie płynie. O! Woda przelewa się tam, gdzie zamroziłeś rynnę. Sprytne. Skialfa! Słyszę, że przywróciłeś przepływ wody. Co dalej? Udało się.
Dostańmy się do tych drzwi. Wieże? Nie wydaje mi się, żeby to tutaj przetrzymywano tyra. Ale on musi gdzieś tu być. Kopalnia jest ochronna. Atreusie, przed czym zamierzasz powstrzymać Odyna? Mówisz, jakbyś znał jego plany. Nie znam ich. Właśnie dlatego. Bracia, szaleje Fimbulwinter. Ragnarok czai się za rogiem. Odyn jest zdesperowany. Niezależnie od tego, co planuje, z pewnością myśli przy tym tylko o sobie. Właśnie. Dobrze, że umiesz czytać runy. Dobry trop. Ale tu nastawiali drzwi. Nie chcę cię zrażać, ale to w końcu kopalnia. Mimirze, właśnie mnie zraziłeś. Widziałeś tam coś? Po lewej za tym żurawiem widzę zniszczone drzwi. Może Tyr próbował uciec? Sprawdźmy. Teraz dźwigowi nie zabraknie zasilania. Już prawie. Czekaj, dokąd idziesz? Wrócimy tu. Kolejne drzwi! Załatwmy ich i sprawdźmy to!
To teraz do drzwi. Co tam jest? Ślepy zaułek. Chyba tędy nie przejdziemy. Poseł. Zrobiony dla asów? Zgadza się. A potem skradziony przez Alfiofa. Coś takiego. Przelewająca się woda zaśniła żurawa. Sprytne. Wkrótce będziemy na górze. Gotowe. Pojedźmy tym dźwigiem na górę. Tyr musi być blisko. Dobra. Nowe ćwiczenie. Pomyślmy, jak się czuje Tyr, kiedy siedzi zamknięty. Gdyby mnie uwięził Odyn, to kiedy odzyskałbym wolność, oczywiście najbardziej chciałbym ubić Odyna, ale pewnie ogólnie marzyłbym o walce. Z czymkolwiek, żeby sprawdzić, czy jeszcze umiem walczyć. Tyrze? Wow, co tu się stało? Kolejny pełzacz! Pełzacze! Z pewnością nie Tyr. Rozejrzyjmy się. Nie udało mu się uciec. To relikt? Powiew powietrza. Może tą drogą dotrzemy do wyjścia.